W Stanach Zjednoczonych to wręcz religia, dyscyplina sportowa uwielbiona przez Amerykanów, w Polsce rzadko spotykana, jednak wszystko może się zmienić. Od 5 lat w Sopocie funkcjonuje drużyna, której zawodnicy intensywnie grają w futbol. To pomysł był najbardziej od nowych fanów, tak? Bo my jesteśmy na Sopot, ale my wiemy, że jest bardzo potrzebny fans all over Trójmiasto. Nie tylko na jedno miejsce, no na całe Trójmiasto, tak? Bo o co chodzi, więcej fanów jest więcej dobrze na sport. Łącznie w zespole trenuje 64 zawodników. Zawodników jest, leży o nie tylko, na przykład jest inne od sport, jak piłka nożna, bo wszyscy są szybsi i taki chudszy. My mamy inny zawodnik leży na co robisz na ten sport, tak? Na przykład obrońca, no, musi być duża osoba, musi być silny. I potem masz taki winger or wide receiver. Jest nazywa, on musi być szybszy, tak? Bo on musi biegać. W trakcie spotkania w Wejherowskiej Warce zawodnicy opowiadali o historii, zasadach oraz celach tego sportu. Zaprezentowali też profesjonalne stroje. Rękawiczki wewnętrzną stronę mają bardziej kryistą, wobec tego, dzięki czemu można mocniej trzymać piłkę. Oprócz tego są spodnie, w których znajdują się ochraniacze, zarówno na kolana, jak i na biodra. Z tyłu na kość ogonową. Pad, ta część, która ochrania klatkę piersiową, tył pleców oraz ramiona. Kask ochrania głowę. Ta część, czyli face mask, ochrania zawodnikowi twarz. W zależności od pozycji face mask jest inny. Tu jest akurat typowy kask dla zawodnika grającego w linii. Luke jest naszym quarterbackiem, więc ta część jest bardziej widoczna, żeby zawodnik miał lepszy kąt widzenia. Ponadto, że cały strój musi być mocno dopięty do zawodnika, z tego względu, żeby nie było możliwości szarpania, tak? Kiedy zawodnik przebiega przez kogoś, żeby nie można było go chwycić, żeby mógł się szybko wyrwać. Spotkanie z futbolistami to nie pierwsza taka inicjatywa w wejherowskim klubie. Miałem przyjemność gościć tu już wielu sportowców. Moją ideą jest propagowanie przede wszystkim idei fair play, zasad gry nie tylko w piłkę nożną, w różne sporty. Także tutaj już miałem przyjemność gościć nie tylko piłkarzy Gryfa Orlex Wejherowo, działaczy, ale również wielu również wybitnych sportowców. Propaguję tutaj również właśnie poznanie zasad gier takich różnych. Między innymi mieliśmy tutaj już turniej w darta. I jak zapewnił właściciel, na tym nie poprzestanie, bowiem taka właśnie jest specyfika pierwszego w Wejherowie klubu o charakterze sportowym. 1, 2, 3, 4!